Witamy Państwa serdecznie, koło gospodyń wiejskich na Sturcie z Weissnor. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze tradycyjne polskie wielkanocne śniadanie, o którym tutaj opowie nam Pani Krystyna Hadała, członkini naszego koła i opowie o tradycyjnych polskich wielkanocnych potrawach, tak? I zwyczajach. I zwyczajach, tak jest. Chciałam Państwu przybliżyć takie polskie tradycyjne zwyczaje. To się zaczynało około Wielkiego Postu. Przed Wielkim Postem gospodynie w dawnych czasach nawet garnki gotowały, żeby wyparzyć wszystek tłuszcz. Nie wolno było jeść mleka, tylko bardzo chude potrawy przez całe te 40 dni postu. Jak się zbliżały święta, no to gospodynie zaczęły przygotowywać swoje do śniadania wielkanocnego, ale pierwszym właśnie takim zwiastunem świąt była niedziela palmowa. Właśnie z bazi, z gałązek szpanu i tym podobne robiono palmy. W okolicach, z których ja pochodzę, takie palmy sięgały 15 metrów wysokości. Były konkursy. Takie palmy piękne z bibułki, z buszpanu i z bazi robione. No i to była wielka radość, ta niedziela palmowa. Pamiętam, jak szliśmy do kościoła, to rodzice mówili, że się nie wolno w kościele poruszyć, bo kto się poruszy, to go diabeł zapisze na skórze. No i te zwyczaje właśnie rozpoczęły, one są od XII wieku już w Polsce, przekazywane ustnie, są spisane przez Jędrzeja Kitowicza w książce Opis obyczajów i przez Hannę Szymanderską Polskie zwyczaje świąteczne. To właśnie takie bardzo dużo wierszy na temat Wielkanocy, Bożego Narodzenia i tak dalej napisał Władysław Syrokomla, poeta, który leży na cmentarzu Wileńska Rosa. No, jak już zbliżał się Wielki Tydzień, no to było zawsze w domu takie poruszenie, no, pieczenie baranków, pieczenie ciast, pieczenie malowanie jajek. Robienie kiełbasy. No i kiełbaskę trzeba było zrobić i pasztecik z króliczka upiec. To wszystko już wtedy wracało. Wielki Piątek były takie kawały, robili chłopaki dziewczynom, że zaprosili ją, że wylezie na drzewo i poda jej barsz, żeby go wyrzucić. I ją wlewał właśnie, to była taka mieszanina popiołu i wody i tym się oblewali. No Wielką Sobotę, Wielki Czwartek zaczęło się Triduum Paschalne, to było bardzo uroczyście w kościele, to było obowiązkowo. Moja babcia Katarzyna Żuczek miała do kościoła 15 kilometrów. Wielki Czwartek zjadła kolację. Wielki Piątek chodziła do kościoła, Wielką Sobotę i w niedzielę na rezurekcję. I dopiero po kolacji czwartkowej jadła śniadanie wielkanocne. I tam, no, większość Polaków brało udział w tym Triduum Paschalnym, bo to są najważniejsze w roku kościelnym wydarzenia, Zmartwychwstanie Pańskie. To się zaczyna już od Wielkiego Czwartku, Piątku, w sobotę Wigilia Paschalna i Rezurekcja, to już jest Zmartwychwstanie, no wtedy po rezurekcji zaczynało się to śniadanie wielkanocne, które się składało. Najważniejszą potrawą na tym śniadanku to było jajko i chrzan, ponieważ Pan Jezus był karmiony chrzanem na krzyżu, podali mu chrzan i żółć gorzką
ze względu na to, kiedyś nie było chrzanu przygotowanego w słoiczkach, tylko chrzan, każdy dostawał kawałeczek korzenia i go jadł. Nawet dzieci były zmuszane. No. No jajeczko to jest najważniejszym symbolem. Właśnie dziewczyny malowały jajeczka i w poniedziałek wielkanocny, żeby się wykupić od oblania, chłopakom musiały się wykupić jajkiem. Jak miały ładnie pomalowane jajko, no to ich ominęła to polewanie wodą. I według starych ksiąg, bo zielonych świątek można się było polewać w każdy piątek. Jeżeli jeszcze coś, to może... A tradycyjne potrawy, jakie były? Tradycyjne potrawy. Tradycyjne potrawy. I może te symbole wielkanocne, na przykład baranek, co symbolizuje jajeczko, to już pani powiedziała. Tak, o jajeczku. Chrzan to też... Chrzan i baranek wielkanocny, no to... W okolicach, w którym ja mieszkałam, no to tych baranków, to każdy tam był, na wsi babki piekły te baranki różnej wielkości. Symbolem właśnie Chrystusa zmartwychwstałego to jest baranek. I te baranki, dzieci zawsze szły z barankiem na rękach, takie niosły wielkości bochenka chleba, duże baranki, ładnie ubrane, wstążeczką, chorągiewką. No i te jajeczka malowane, to już malowało się naturalnymi barwnikami, bo teraz to się kupuje w sklepie i to jest ułatwiona sprawa. A wtedy trzeba było nazbierać nad rzeką kaczeńców, trzeba było nazbierać żyta młodego. W tym roku to chyba by się nie udało, bo jeszcze to żyto nie rośnie, to nie wiem, czy by zabarwiło. Łuski z cebuli, kora dębu, to też bardzo ładnie, kora olchowa. I trzeba było to wygotować, no i właśnie to była farba do malowania pisanek. Panie teraz noszą taki malutki koszyczek właśnie ze święconym, a kiedyś to niosły kobiety koszyk, 20-30 jaj było w tym koszyku oświęconych. Krysiu, a opowiedz, one wszystkie były malowane, te jajka, barwione tak właśnie naturalnie? Wszystkie nie były malowane, część było pomalowane, no bo one były wszystkie zjedzone na drugi dzień właśnie, to do dekoracji właśnie, ten koszyk był ubrany tymi malowanymi. Ale opowiedz o tych kolorach, bo cebula daje taki brązowy kolor, tak? Żółty. Kaczeńce żółty. Żółty, tak. A zielony. I naprawdę zielony kolor? Tak. Kora dębowa to też taki brąz, ale trochę inny niż kora, niż usta cebulowa. Jeszcze szyszki olchowa też ciemnego będzie. Szyszki olchowa, ale kora olchowa daje taki prawie że czerwony. Och, to pięknie. To będziemy tak barwić jajka w tym roku. Wszystko to było takie naturalne. Było... W tym żadnej chemii. Najważniejsze teraz. Ja pamiętam ze święconek takich sprzed lat 30, kiedy jeszcze ksiądz jeździł po wsiach i gdzieś tutaj były u każdego w domu, przychodziło się ze święconką, to miałam dwa powody do zazdrości, dwóch koszyków. Jeden przyjeżdżał z Weissnor i tam nie było 5 jajek, tylko było ze 30 jaj. Bochen chleba, kupa kiełbasy w dużym koszu, normalnie to, co było na śniadanie. Tak. Albo była po prostu duża rodzina. Tak. No tak. I po prostu, no to myślałam, dlaczego my nie możemy tyle jaj mieć oświęconych? A druga pani z Borgieli przynosiła właśnie jajka. Moja mama zawsze to barwiła na różne kolory, trochę naturalnie, trochę sztucznie. Ale tamta pani miała zawsze pięknie ubarwione jaja z cebuli. Jak ja jej zazdrościłam, wszystkie były brązowiutkie, a nasze były popisane woskiem, podrapane. A tamte były jednolite takie piękne, to te dwa takie. Ale to musiała całą zimę zbierać łuski z cebuli, żeby to uformować. Tak, bo teraz cebula jest duża, a kiedyś była taka krzakówka mała, to tej cebuli naprawdę trzeba było
naobierać z tych łukiem dużo. Jeszcze się zbierało. Zawsze gdzieś od świąty Bożego Narodzenia pamiętam, babcia już zbierała. Te łuski się zbierało, bo to przecież ta cebula tak zwana dymka mała jest. Tak. Nie wiem jeszcze, czy nawet Panie o tym wiedzą, ale Wielki Tydzień ma znaczenie dla pogody całego roku. Słuchamy. Każdy dzień oznacza pole roku. Troszkę głośniej mówię. To znaczy w środę, środa to jest wiosna, czwartek lato, piątek jesień, a sobota zima. To jest taki wskaźnik pogodowy. Dużo opisuje o tym ksiądz Jędrzej Kitowicz, ale on właśnie opisuje raczej tą sferę szlachecką, o obyczaje właśnie, jak wyglądały te stoły szlacheckie i jakie były zwyczaje właśnie wśród szlachty. Ważną rzeczą jest prawdopodobnie, i to może się rolnikom przyda ta podpowiedź, bo kto zaczyna się w jakikolwiek Wielki Piątek, prawdopodobnie to zapewnia dobre urodzaje. Tak, żeby zacząć w Wielki Piątek, chociaż coś tam niedużego, czy w ogrodzie, czy w polu. Mój dziadek też zawsze właśnie w pole wychodził i garść. Tak. No i jeszcze Wam powiem na odchwaszczanie, bo ja pamiętam to z rodzinnych stron. To już nie jest związane z Wielkanocą, tylko z Bożym Narodzeniem. Na Szczepana zawsze miał w kieszeni owies. Szedł do kościoła, ten owies był poświęcony i wychodził na pole swoje i rzucał ten owies. I mówił, uciekaj diable z ostem, bo idę ze święconym owsem. To wiem, że Wielki Piątek, żeby sobie rolnik tam coś rzucił w polu, to już jest początek zrobiony i będzie wszystko ładnie rosło. Czy w sadzie, czy w ogrodzie. W Wielkim Tygodniu, bo mój tato na przykład po wieczerzy wigilijnej szedł do ogrodu, miał powrósła zrobione ze słomy i podwiązywał pod gałęziami wszystkie jabłonie, drzewka owocowe. No i w Wielkim Tygodniu zbierał te powrósła i palił. No ja to tak doszłam do takiego wniosku już jako dorosły człowiek, że to była, w tych powrósłach gromadziły się szkodniki. I te szkodniki się spaliły i właśnie jabłka były zdrowe, nie było tyle robaczków. Jajko i chrzan, oczywiście kiełbaska zrobiona, szyneczka. A słodkie? Jakie było słodkie? Słodkie, babę drożdżową z rodzynkami mama zawsze piekła taką dużą. To ja pamiętam z rodzinnego domu. Właśnie. Tak się pali. Wielkanoc te baby się piecze, przeróżnego rodzaju baby. 30 parę lat temu byłam uczennicą tutaj w tej szkole i siedzieliśmy tu pewnie w parę osób, było nas 7 czy 8 w klasie, nie więcej. I pamiętam mój dramat, nie mogłam zrozumieć jednej rzeczy, dotyczy to akurat Bożego Narodzenia, kiedy wymienialiśmy zupy i tradycyjne potrawy, które jemy na stole wigilijnym. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie ma u wszystkich barszczu z uszkami. Jeden jadł zupę grzybową, drugi jadł żurek jakiś, trzeci jadł coś tam jeszcze. Co to jest w ogóle? Dlaczego nie jemy wszyscy barszczu z uszkami? No i teraz, kiedy już no, te 30 czy tam 20 lat temu opowiadałam o tych zwyczajach polskich, zrozumiałam, że po prostu nie mogliśmy jeść tego samego, ponieważ każdy z nas, jak tu siedzieliśmy, uczniowie tej klasy, każdego rodzina pochodziła skądinąd i ten tygiel, który tutaj jest, on się też odzwierciedla na tym stole, myślę, też wielkanocnym. Akurat tu może za dużo nie mam do powiedzenia na ten temat, to dotyczy, ja akurat to doświadczenie miałam związane z Bożym Narodzeniem, natomiast wydaje mi się, że każdy z nas, jak tu siedzimy, ma deczko coś innego, ponieważ wszystkie nasze rodziny przybyły z różnych terenów. Przed rokiem 39 mieszkali tu zupełnie inni ludzie z zupełnie innymi tradycjami. Natomiast my przynieśliśmy, czy nasze babcie i dziadkowie przynieśli tutaj
zupełnie nowe rzeczy. I tak jak u jednego będzie, no ten żurek czy barszcz, to będzie chyba u wszystkich jako ta zupa, jako pierwsze danie. Tak, tak, właśnie, tak na tym stole wielkanocnym będą pewnie różne rzeczy, różnie doprawione z różnych stron świata, no, dzisiejszej Europy. No i no po prostu to jest takie fajne w tym naszym terenie, że nie ma tej jednolitości. Jak pojedziemy do stron rodzinnych moich rodziców, no to jasne, że tam wszyscy sąsiedzi mają to samo. Małe są bardzo rozbieżności, natomiast tutaj widzi się to bardzo jaskrawo i wtedy właśnie na przykładzie tej zupy wigilijnej to było tak widać. Natomiast jeśli chodzi o te tradycje, to wszystko tutaj przyszło z różnych regionów i to zostało po prostu pięknie wplecione i dlatego my teraz mamy tak dużo do zaoferowania. Mamy baby ucierane, mamy baby drożdżowe, mamy baby gotowane, mamy jajka faszerowane tym, tamtym, mamy mięso pieczone, nadziewane, duszone, wędzone. Po prostu baranka mamy, jedni mają z cukru, drudzy z ciasta, trzeci z masła, każdy ma co innego i to jest, wydaje mi się, takie piękne i no, wydaje mi się, że nie powinniśmy o tym zapominać, że, no, że po prostu mieszkamy w świetnym terenie, jeśli chodzi o kulinaria i tradycje. Koło Gospodyń Wiejskich na Sturcję składa Wam serdeczne życzenia z okazji świąt wielkanocnych, spotkań w najbliższym gronie rodzinnym i oczywiście wesołych świąt!